zmysłowość, dusza przelana na płótno. Tak w skrócie możemy określić malarstwo Sylwii Lenart-Kalinowskiej. Znajdujemy się w pięknym otoczeniu, w świecie malarki, w jej pracowni. Mam nadzieję, że Państwu słowa wypowiedziane w tym pięknym otoczeniu sprawią taką samą przyjemność jak mi. Witam Cię, Sylwia, bardzo serdecznie. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie do Twojego intymnego świata. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ organizujemy Twój wernisaż w najbliższym czasie i mamy zaszczyt gościć Twoje obrazy na naszych salach. Szkoda, że odbywa się to w czasie pandemii, że na wernisażu nie mogą znaleźć się osoby z zewnątrz, ponieważ nie pozwala nam na to prawo w dniu dzisiejszym. Ale mam nadzieję, że obostrzenia pandemiczne zostaną troszeczkę zmienione i wystawę będzie mogło obejrzeć szerokie grono odbiorców. Bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona przez panią dyrektor. W sumie od urodzenia mieszkam i pracuję w Janowie Podlaskim. Jestem Janowianką i cieszę się, że po wielu latach znów mogę zaprezentować swoje obrazy dla mieszkańców Janowa, gdzie przez ten czas drogi twórczej bardzo wiele się działo, więc to może będzie taki rekonesans mojej pracy twórczej. Tak, bardzo wiele się działo. Ponad 20 wystaw indywidualnych, 8 zbiorowych. W tak młodym wieku to bardzo duże osiągnięcie. No, wydaje mi się, że artysta, który chce realizować swoją pasję i marzenia i iść tą drogą twórczą, musi się bardzo prężnie tym zajmować. Musi ciągle działać, korzystać z zaproszeń na wystawy. Ja wystawiam się od wielu lat, natomiast już te propozycje wystaw zaczęłam bardzo selekcjonować, ponieważ ciągle tej kolekcji wystawowej ubywa. I szczerze mówiąc, wystawiam swoje obrazy tylko w miejscach, które bardzo kocham i cenię. Jest to też Janów Podlaski. No, tym bardziej jest nam bardzo miło, że możemy mieć twoje obrazy i zaprezentować je na wystawie. Sylwia, powiedz mi, twoje wykształcenie na początku nie było związane z malarstwem. Jak to się zaczęło, że to malarstwo, oprócz tego, że jest twoją pasją, stało się też takim sposobem na życie? No nie ukrywam nigdzie, że pierwszym kierunkiem moich studiów to była biologia i ochrona środowiska, a nie wiedziałam wtedy, czy malarstwo może być moim takim sposobem na życie, ale zawsze kochałam naturę, przyrodę. I co też widać teraz w moich obrazach. No, zawsze chodziłam z kartką papieru i z ołówkiem i szkicowałam. Tak jak ludzie kochają oglądać telewizję czy gotować. Ja non-stop malowałam i to stało się takim... No nie dostrzegałam wtedy nic niezwykłego w tym, ale stwierdziłam, że skoro jest to moja taka pasja od dzieciństwa, może warto pójść w tym kierunku. No i zaczęłam studia na historii sztuki, na Kolegium Civitas, później na grafice. No i bardzo się cieszę, że podjęłam tę decyzję, ponieważ dało mi to większej pewności siebie jako artyście. Tak, no iskra Boża dana człowiekowi na pewno jest, bo to widać w twojej twórczości, ale na pewno wykształcenie pomogło troszeczkę oszlifować ten twój talent, ten brylancik. No myślę, że taki mój profesor zawsze mówił, że przez wiedzę do sztuki, czyli ta wiedza pomaga nam też inaczej spojrzeć na sztukę dawnych mistrzów i współczesnych i też znaleźć taką własną drogę twórczą, żeby nie kopiować nikogo, nie wzorować się, ale znaleźć taki swoją taką niszę, w której możemy się spełnić. Czy wśród artystów, znanych artystów, masz jakichś ulubionych, na których się troszeczkę wzorujesz, którzy ciebie w jakiś szczególny sposób zachwycają? Tak, pewnie. Na pierwszym miejscu mogę, ponieważ w ogóle kocham secesję, to Klimt oczywiście. Gustav Klimt jest moim ukochanym artystą.
On nigdy nie poddawał się jakimś, był artystą takim totalnym, nigdy nie poddawał się jakimś konwencjom, jakie narzuca uczelnia. No i był takim przedstawicielem głównym secesji Frida Kahlo, oczywiście, bo bardzo cenię silne kobiety, a ona w swojej sztuce przedstawiała właśnie i swoje liczne emocje. Mówiła, że sztuka to są jej dzieci, nienarodzone dzieci. Oczywiście każdy zna jej historię. Z impresjonistów to Monet, bo też maluje takie obrazy pejzażowe, gdzie jest to gruba faktura farby, bardzo taka impresjonistyczna, gdzie bardziej przypomina to rzeźbienie niż malowanie w takiej mięsistej i grubej farbie. No, Dali, jeśli chodzi o surrealistów. Ja się ciągle fascynuję po prostu sztuką, czytam o tych artystach, lubię ich biografię. Zawsze znajduję w tym jakąś cząstkę dla siebie. Doskonale to też widać w swojej twórczości. Twoja twórczość to możemy wziąć takie trzy nurty główne. Kobiety, pejzaże, konie. Kobiety piękne, zmysłowe, eteryczne. Bardzo, myślę, że bardzo kolorowe. Z niesamowitą ornamentyką. Typowa secesja. Ale też dwoistość natury kobiety, a nie lice i diablice. No tak, właśnie te diablice to próbują zawłaszczyć jakoś przestrzeń tylko dla siebie, a anielice pokazują swoją eteryczność, jakieś ulotne emocje, zmysłowość oczywiście za pomocą, w swoim malarstwie wyrażam to za pomocą tych półprzymkniętych ust, oczu, długich, subtelnych szyi, tak jak w obrazach Modiglianiego. Diablice, no każda kobieta jest przekorna, ma przekorną naturę, więc warto to też wyrazić na obrazach, żeby nie były tylko takie piękne i cukierkowe, ale też pokazywały nasze oblicze z drugiej strony. No piękno nie wyklucza przekory, prawda? No jesteśmy kobietami, także jest bliski temat nam. Myślę, że silne kobiety rzeczywiście mają tą przekorę w duszy i nie dają się tak bardzo ujarzmić. Ale też kobiety, czy malowane z natury, czy modelki ci pozują, czy też jest to wytwór twojej wyobraźni? No często to są osoby mniej znane albo znane. Są to różne osoby. Chodzi o przedstawienie emocji danej portretowanej postaci, ale są też te kobiety wytworem mojej wyobraźni. Cenię sobie bardzo taką kobiecą urodę, czyli pełne usta, oczy, moim takim... Długie rzęsy. Tak, ideałem urody jest oczywiście Monika Bellucci. Kobiety też zaistniały w inny sposób twojej twórczości. Ta twórczość ciebie właściwie określa, jesteś bardzo kojarzona, rozpoznawalna z twórczością. Malowanie kobiet na deskach, na starych, już takich doświadczonych przez wichry losu dechach i robi to niesamowite wrażenie. Skąd ten pomysł? Dziękuję bardzo. Oczywiście często spotykam się już z takim określeniem, że ta oddech. Jestem kojarzona po prostu z tą materią, ale rzeczywiście szukałam takiego w pewnym momencie innego środka wyrazu, ponieważ płótno ograniczało mnie swoją taką płaszczyzną, a z deskami to jest zawsze zabawa, ponieważ mają te różne spękania, jakieś dziurki po kornikach, jakieś faktury, gdzie mogę wpasować daną postać i jest to taki rodzaj płaskorzeźby, czegoś, co jest zupełnie inne od takich płaszczyzn. Tak. To jest faktura, prawda? Tak. A dla mnie to jest w ogóle zabawa twórcza. Nigdy nie mogę się doczekać, kiedy chwycę za jakąś ciekawą deskę. Nie chcę jej nigdy zepsuć. Czy więc... przy tych deskach istnieje tylko malowanie techniką olejną, czy jest to też kolaż? Czy łączy się to troszeczkę z innymi technikami? Czy używasz innych materiałów?
No są to właśnie impregnaty, jakieś koronki, płatki złota, które stosuję, czyli tą fakturę deski jeszcze podkręcam przez te właśnie moje kolażowe dodatki. No i nigdy nie wiem, jaki będzie finał i kiedy nastąpi, kiedy z tej deski wyłoni się postać kobiety, więc... No taka trochę przygoda życiowa, jak zaczynasz malować taką dechę. Bardzo, bardzo. Czasami jak mam ciekawy materiał, stoi on miesiącami w mojej pracowni, bo chciałabym go wykorzystać i przedstawić tą kobiecą postać jak najlepiej potrafię, wpasować ją w meandry tej deski, a żeby to absolutnie nie był tylko malunek na desce, tylko stojąca postać, która się wyłania z tych wszystkich struktur. Aby stworzyć dzieło, czy też na desce, czy na płótnie, musi przyjść ten odpowiedni moment, odpowiednia chwila, prawda? Kiedy ta deska do ciebie przemówi, że właśnie o, tak, właśnie w tej fakturze, w tych słojach widzę, co będzie tutaj. Czy będzie Ja potrafię malować tylko tak, pod wpływem weny. Więc kiedy te deski do mnie nie przemawiają, wtedy maluję obrazy na płótnie, czy też liczne portrety, które zamawiają moi klienci, a właśnie dany temat musi do mnie naprawdę przemówić, żebym po prostu chwyciła właśnie ten. A co cię inspiruje w takim razie? No, emocje. Emocje, no. Życie bez emocji byłoby przykre i smutne. Nawet emocje te negatywne też myślę, że znajdują odzwierciedlenie w twoich pracach, prawda? Myślę, że to się odbija w kolorach, które wtedy stosuję, że nie są wtedy optymistyczne, ale bardziej stonowane czy ciemne. Natomiast w czym jeszcze? W formie portretowanej postaci. No, emocje są bardzo ważne, ale inspiruję się też smakiem, zapachem, dalekimi podróżami, które jeszcze przed pandemią to odbywam bardzo często. Teraz mogą być podróże bliskie, czyli po pięknej gminie Janów Podlaski. Ale też są fascynujące. Właśnie chodzi o to, że bardzo dużo traciliśmy gdzieś tam w takim rozproszeniu, gdzie nie skupialiśmy się na właśnie życiu dookoła siebie, a teraz dostrzegamy bardzo wiele i takich bodźców, i jakieś mikroskali, które dają nam szczęście. To rzeczy prostych, to myślę, że obnażył nam tutaj atak koronawirusa bardzo dokładnie. Właśnie doskonale to ujęłaś. Ale nie rozmawiajmy o rzeczach przykrych, porozmawiajmy dalej o sztuce. Na pewno jest to sztuka przez duże S. Ja jako Janowianka jestem dumna z tego, że właśnie w Janowie wychowywała się taka osoba jak ty, która potrafiła gdzieś zaistnieć swoim uporem, swoją siłą charakteru i talentem. Także ja bardzo ci dziękuję za to, co robisz, bo robisz naprawdę fajne rzeczy. Czy myślałaś kiedykolwiek o tym, aby swoją wiedzę, swoje spojrzenie na świat przekazywać dzieciom, młodzieży? Tak, właśnie zastanawiałam się, czy nie robić takich zajęć z arteterapii. Teraz właśnie to jest kolejny krok, który chciałam podjąć, czyli zapisać się na takie studia, żeby tą wiedzę przekazywać gdzieś tam dalej, bo czuję, że dużo właśnie emocji można przekazać poprzez obrazy, ale też odreagować dużo rzeczy, więc taka forma arteterapii gdzieś umiejętnie poprowadzona może dużo dać dzieciom, młodzieży, ale również dorosłym. No, dla mnie też jest pewna forma przygody i takiej interakcji pomiędzy dziećmi czy odbiorcami a mną. Także bardzo chętnie i z przyjemnością przekażę swoją wiedzę, ale też taki sposób na odreagowanie własnych emocji na płótnie. No tak, człowiek to istota społeczna, trudno nam gdzieś w pojedynkę iść przez to życie. Zawsze jeżeli w grupie rozmawiamy o jakimś wydarzeniu, jakimś ekscytującym, spotykającym nas doznaniu, jest rozbieżność spojrzeń
na jedno zagadnienie i to fascynuje, prawda? No właśnie zawsze wernisaże to są takim świętem dla artysty, bo przeważnie artysta sam przebywa ze swoją sztuką, tworzy na co dzień w swojej pracowni, w odosobnieniu, a dopiero wernisaż to jest taką nagrodą i możliwością spotkania odbiorców w realu i też możliwością zobaczenia, wysłuchania interpretacji danego obrazu. Mam nadzieję, że nie tylko online, ale też na żywo będzie można wkrótce spotkać się z odbiorcami. Wszyscy za tym tęsknimy, tęsknimy za ludźmi, bo my pracując w kulturze też pracujemy przede wszystkim z ludźmi, jest to domeną naszej pracy i myślę, że ten czas wkrótce nadejdzie i będziemy mogli jednak pracować, żyć pełnią życia. Henry Saka powiedział kiedyś: uśmiech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka. Jak myślisz, prawdziwie? No myślę, że przez uśmiech tworzą się interakcje międzyludzkie i też tak samo jak oczy są oknem duszy każdego człowieka i bardzo sobie cenię spojrzenie, wzrok, który ludzi, którzy nawiązują kontakt, tak samo przez uśmiech, dotyk, którego nam teraz brakuje. Bardzo piękne tak, słowa. To bardzo atawistyczny zmysł, w zasadzie pierwszy, który gdzieś tam pojawił się, jeżeli chodzi o grupę społeczną. No a tutaj oczy, tak, oczywiście. Oczy są zwierciadłem duszy i na pewno. Często nawet mówimy, że ktoś próbuje powstrzymać śmiech, ale oczy mu się śmieją, prawda? No więc wszystko można zobaczyć. Każdą emocję można dostrzec w oczach drugiego człowieka. I mam nadzieję, że to też widać w moich obrazach, że na tych oczach skupiamy wzrok i wiemy już, co osobie portretowanej czy danej postaci na tym moim obrazie w duszy gra. O, w Twoich obrazach to bardzo jest widoczne, ponieważ z Twoich obrazów właśnie emanuje taka zmysłowość, emocje w tych twarzach. Tam widać smutek, widać tęsknotę, widać uniesienie, ekscytację. Piękne uczucia. No mam to takie moje wewnętrzne pamiętniki też można powiedzieć, które gdzieś obrazy, które towarzyszą każdej mojej porze dnia, nocy, każdej emocji. Także to nie da się tego uniknąć w obrazach, będąc artystą. Natomiast szczęściem dla artysty jest pogodzeniem pasji właśnie z taką determinacją w tworzeniu tego, żeby pasja stała się też pracą, bo tworząc sztukę odpoczywam wtedy. Nigdy nie myślę tak, że jestem w pracy i to jest duże szczęście dla artysty właśnie, kiedy może funkcjonować właśnie tak. Ale to wymaga właśnie, tak jak wspomniałaś, ogromnej determinacji, samozaparcia, wiary w to, że może się udać. No i takiej... Mogę odnaleźć się w tym świecie, bo jednak no jest więc to właśnie. Drapieżny świat, prawda? Bardzo ciężko się przebić, bo wiele znanych mi osób, kolegów po fachu maluje przepięknie. Natomiast nie wierzę w swoje siły, a jednak to jest bardzo ważne, będąc artystą. Tak. Wróćmy do następnego nurtu twojego malarstwa, łąki. Piękne, no ja jak patrzę na te łąki, no to oczywiście widzę łąki nadburzańskie, piękne, bardzo fakturową techniką malowane, kolorowe. Czy malujesz też przestrzennie łąki, czy tylko mały gdzieś tam urywek, spojrzenie, kadr, bo piękne kwiaty? No właśnie łąki, te nadburzańskie łąki zachwycają mnie niezmiennie od lat, bo podczas podróży nigdy nie widziałam piękniejszych łąk niż u nas na Podlasiu. One mają te swoje żółcie, takie bakłażanowe odcienie, jakieś fiolety. Natomiast często fotografuję, więc one są w takiej makroskali, ale też maluję łąki z taką linią horyzontu, gdzie wzrok gdzieś umyka dalej.
No i wiem, że te moje łąki były porównywane do poezji Leśmiana, gdzie z perspektywy żaby czy osoby leżącej można zobaczyć chmury, poczuć zapach tych łąk. Rzeczywiście, patrząc na obraz przedstawiający łąkę, to ja czuję się tak, jakbym leżała w tej trawie. I właśnie o to mi chodzi. Przez te trawy, przez te kwiaty spoglądała gdzieś na niebo, na przestrzeń przede mną. Rzeczywiście to jest specyfika nadgórzańskich łąk, ponieważ no cóż, Bóg, rzeka dzika, nieuregulowana, mająca swoje wylewy, nanosi różne zioła. Gdzieś one później się pojawiają tam i są właśnie takie nietypowe. Tak, one są nieokiełznane w ogóle. Tak, rosnące, żyjące swoim życiem tak naprawdę. Bardzo mi się też podobają konie. Czy to te konie zaistniały w twojej twórczości ze względu na miejsce, w którym się wychowywałaś, czy Janów Podlaskim? Wiemy, że każdemu Janów Podlaski kojarzy się z końmi, z Arabami, przepięknymi zresztą. No myślę, że tym, czym nasiągniemy za młodu, to zawsze procentuje, więc ja Araby nasze janowskie widziałam od dziecka i był to pierwszy temat w ogóle moich obrazów. Śledziłam ich urodę właśnie, malowałam właśnie je też w takiej makroskali, czyli jakieś rozbujałe grzywy, takie chrapy końskie, czy kopyta, rozdęte, brakowało mi słowa właśnie, kopyta brodzące w trawie, ale też właśnie taką ekspresję, jaką daje koń w swoim galopie, czyli też coś, co budzi emocje silne. I to były moje pierwsze obrazy właśnie, ale też bardzo prawdziwe, bo żyjąc na Mazurach nie mogłabym malować tak autentycznie koni, jak maluję jako janowianka i w odwrotną stronę. Nie mogłabym malować mazurskich pejzaży, bo nie byłyby one aż tak autentyczne w moim wykonaniu, będąc tutaj. Więc to wszystko musi wynikać z takiej autentyczności artysty, to co on tworzy. To prawda, znając jakiś motyw tak dogłębnie, tak jak my znamy te konie arabskie, w zasadzie zamkniemy oczy i widzimy ruch tego konia, jak on płynie nad ziemią, rozwianą grzywę, podniesiony ogon. Tak, wydaje nam się to wtedy takie naturalne, bo wychowaliśmy się w tym otoczeniu. Ja pamiętam, w czasie aukcji nieraz wystawiałaś swoje prace i te prace bardzo szybko znikały ze stoiska, po prostu były kupowane. Twoje prace znajdują się w całej Europie. Tak naprawdę Sylwia Lenart-Kalinowska wisi w niejednym salonie. Bardzo się cieszę, że właśnie moje malarstwo gdzieś tam się odnajduje i w Europie, i na świecie, bo uważam, że to jest duży sukces, żeby zaistnieć nie tylko w naszym kraju, ale też w galeriach europejskich. Natomiast największym sukcesem jest robienie tego, co się kocha. Miałam taką przyjemność rozmowy z bardzo młodą osobą, która powiedziała do mnie tak: proszę pani, ja mam takie jedno marzenie. Jakie? Chciałabym poznać prawdziwego malarza. Jak myślisz, jaki to jest prawdziwy malarz? Jest kilka rodzajów malarzy. Niektórzy wykonują kopie, w czym są świetni. Ja na przykład nie potrafię. A ci, którzy wyrażają emocje. No więc wielu świetnych malarzy nie ma wykształcenia akademickiego i gdzieś się przebijali, czy tworzyli jakiś nurt w danej epoce. Jest tak ciężko zdefiniować, kim jest malarz, tak jak kim jest muzyk czy śpiewak, czy ten, co skończył szkołę muzyczną. A czy czujesz się malarką spełnioną, czy ciągle poszukującą? Poszukującą. Myślę, że nie zdarzył się jeszcze ten idealny obraz. Oj nie, mam nadzieję, że w ogóle nigdy to nie nastąpi, że ciągle będę poszukiwała jakiejś mojej drogi twórczej, będę zaskakiwała samą siebie w swojej twórczości, bo nie ma nic gorszego dla artysty, jak zapętlenie się w jednym nurcie czy w jednym temacie. Dla mnie to ciągły taki eksperyment malarski. Czy zdarza się, że skończysz malować obraz, a tak naprawdę nie możesz później na niego patrzeć, na ten obraz, bo nie podoba ci się?
I tak bardzo często, ponieważ moje obrazy maluję warstwowo i każdą kolejną warstwę maluję po pewnym jakimś upływie czasu. Natomiast nigdy nie wiem, kiedy jest ten koniec. No, ciężko właśnie postawić tą wisienkę na torcie i później się przyglądać w własnym otoczeniu. Wolę, jak on trafia do swoich, do odbiorców, a ja mogę się zabierać za kolejne obrazy i kolejne. Fajną sprawą były wernisaże, bo artysta mógł obserwować reakcje odbiorców. No teraz niestety ich nie ma, będą one tylko online. Czy fajnie jest wrócić z powrotem do Janowa Podlaskiego w takim znaczeniu wystawowym? Bardzo fajnie. Bardzo, bardzo się cieszę właśnie, że mam taką możliwość, ponieważ miałam wystawę kiedyś na początku swojej drogi z artystami lokalnymi, z panią Mirką Kozińską, z panem Falkiewiczem. Natomiast teraz mogę zaprezentować swoje obrazy po wielu, wielu latach i też zaskoczyć tym, co udało mi się, znaczy tym progresem, który udało mi się zrobić. Mówi się, że najgorsza publika to jest swoja publika. Czy to prawda? Nie, mam nadzieję, że moja sztuka bardzo spodoba się mieszkańcom Janowa i też będą ze mnie dumni. Dlaczego o to pytam? Ponieważ ja uważam odwrotnie, że swoja publika to jest najlepsza publika, bo znając osobę malarza, malarki, jesteśmy nastawieni z sympatią do tej osoby, patrzymy przez pryzmat tej osoby też na jej twórczość, bardziej rozumiemy twórczość tej osoby. Mam nadzieję, że będzie wiele takich osób, po którym głęboko w sercu zapadną twoje obrazy i będą je przeżywać, nie tylko oglądać, ale przeżywać, kontemplować. Gdzieś kiedyś będą swoim dzieciom powiedzieć: słuchaj, bo ja byłem na wernisażu, byłem na wystawie Sylwii Lenart-Kalinowskiej. Wiesz, bo ona pochodzi z tej samej miejscowości, co ty, synu czy córka, tak? Będzie to na pewno bardzo, bardzo miłe i tego ci życzę. Życzę ci, abyś nie znalazła tego idealnego obrazu, abyś dalej malowała, ponieważ jak ty malujesz, my możemy cieszyć się twoją twórczością, przeżywać ją, kontemplować, mieć swoistą ucztę duchową. A myślę, że karmienie duszy jest ważniejsze niż karmienie ciała. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie do twojego świata, do twojej pracowni, do przedstawienia swojego sposobu myślenia, patrzenia na swoją twórczość, na to, co się dzieje dookoła nas. Bo myślę, że to, w jaki sposób ty odbierasz otaczający cię świat, też ma odzwierciedlenie twojej twórczości. Dziękuję ci bardzo. To ja dziękuję.